witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z epickiej gierki Human Fall Flat. To już trzeci odcinek, w którym będziemy się zmagać z różnymi przeszkodami w tej platformowej gierce, w której mamy przyjemność w nieprzyjemności poruszać się takim gumowym, białym żelkiem. Słuchajcie, poziom fabryka, tak jak w ostatnim odcinku widzieliście go troszkę z góry, wydaje się być skomplikowany, ale czy jest, to się zaraz po prostu okaże. Jak mamy tam wejść? Zobaczcie. Tutaj są jakieś deski, które się da zdjąć. Więc po prostu je pozdejmujemy i zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że jakkolwiek montaż filmów wam się podoba, robię to tak, wiecie, po mojemu, jakieś śmieszne scenki, filmiki i ten tego. Wciąg tą dechę, no. Przepraszam was z góry za to, że mój głos jest taki, a nie inny. Jestem w trakcie, pod koniec choroby, ale już się kuruję, bo wiecie, trzeba nagrywać YouTube, trzeba wracać do bycia sławnym. Wiecie, o to chodzi. Co to za lewar, winda, gaśnica? Patrzcie, tu mamy jakieś dźwigni. Wow! Okej, to jest fajne. Tylko i tak nie mam pojęcia, co się z tym robiło. Dajmy to sobie na lewą stronę i zobaczymy dalej, co będzie. Co to tam jest? Jakiś dźwięk, co? Coś tam rozwaliłem. Okej, czekajcie, moment, bo... ta gaśnica w jakimś celu tu jednak stoi. Da się wybić tą szybę? Tak, wiecie, tak. Co ty? Dobra, okej. Czyli tak się da zrobić. Dobrze, to już wiemy. Tylko tak, czy te drzwi działają? Nie, oczywiście. Czyli tak, szyby się da wybijać, czyli pewnie da. Mamy no. Halo. Dobra, może tak trzeba było zrobić, żeby tu podejść naokoło. Tak, i otworzyć sobie drzwi przyciskiem. To jest też jakaś myśl. Jakby widać, że twórcy gry nie, wiecie, nie nastawiają się na takie szablonowe myślenie w stylu pociągnąć dźwignię, żeby, nie wiem, poruszyć czymś, tak jak tutaj na przykład. Tylko jakby dają ci w grze kilka różnych rozwiązań, które ci pozwalają naprawdę fajnie się bawić i jakby, wiecie, myśleć o tym, nie? Tylko tak, powiedzcie mi, co ja mam z tym zrobić? Może rozwalić tą ścianę. Patrzcie, jaki tyłeczek. Oh, shake the ass, baby. Wiedziałem, że o to chodzi. Teraz w tą stronę i znowu w tą. Ale rypnie. Dobra, chyba już nie musi. Okej, więc po prostu tam teraz pójdźmy. Jaki knockout! Weź, aż go spikselowało. Co to się stało teraz w tym momencie? Tu ściana rozwalona. Co ja tu zrobiłem? Dobra, nieważne. Okej. Mamy też koparkę. Biegnie. Moment, ale Wyku, wyprostuj się. Nie w tą stronę się wyprostuj. No nie, 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 nie musisz. Nie leżymy, stary. Nie! Dobra. Pobiegnijmy tam. To był zły pomysł. Czy? Nieśmiertelny jestem w tej grze. To fajne uczucie. Tego już dalej nie posuniemy, to z całą pewnością. Czy możemy to ciągnąć? Nie, to nic nie daje. Może za kulę. Nie, tak chciałem to rozegrać. Spokojnie, zaraz coś się wygmini. Co się dalej buju? A ewidentnie trzeba coś z tym zrobić. Jakby, wiecie, użyć tej koparki. Czy ja mogę się tego złapać w locie? No, powinienem się... Powinno się dać złapać. Jaki Spider-Man! O, teraz to koniec imprezy. I teraz tak, słuchajcie. Pewnie musimy wyjść tu. Olewamy koparkę na razie, bo to nie jest to potrzebne kompletnie. I zobaczymy, co będziemy robić mogli tutaj w tym miejscu. Jakaś fabryka stara, jakieś rusztowanie. O co to hoho? A few moments later. Jakby mam to olać, a nie szukać teraz nie wiadomo jakich rozwiązań, żeby tutaj przejść, nie? Ale spróbujemy zrobić coś takiego, że tą dźwignię od koparki po prostu... wiecie... Spieraj się! Po prostu spróbujemy sobie zrobić przejście do tej takiej... nie wiem, do tego łuku. Tak, po tamtej stronie. To może wypalić. Walniesz to w ścianę? Lubię tą grę już. Romeo, puszczaj. Mariusz, przepraszam, Mariusz. Patrz, jaki zawzięty. I siupaj, teraz tam. No, dobrze, 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 dobrze. Tak, on tą ścianę tak tylko lekko szturcha. Jakby chyba nie o to chodzi. Siurlaj mi na tym.
Nie, to trzeba inaczej złapać, bo to się w ogóle nie chce współpracować ze mną. Już taki, wiecie, większy rozpęd weźmiemy. Aczkolwiek znając twórców gry, to ja wiem, że to trzeba coś zrobić, coś banalnie prostego, czego ja zrobić nie potrafię. Nie umiem wsiąść. Siup, na góry. Elegancko. Może to o to chodzi, co? Trzeba takie kursy robić. Przecież ja się tu zarąbię do końca. Okej, słuchajcie. Okej, słuchajcie, udało mi się tą ścianę rozwalić. Musiałem trochę więcej rozpędu nabrać tą całą kulą, ale już jest dobrze i myślę, że możemy przejść do kolejnej części całego tego naszego poziomu, czyli fabryki. Jest jakiś mostek. Ewidentnie musimy chyba tu wejść. Jakieś dziwne dźwięki były, tylko nie wiem, czy to ode mnie z domu, czy to z gry. Okej, tu chyba się nie dostaniemy. Ale zaczynam rozumieć, co tu można zrobić. Musimy chyba wrócić na koparkę, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Bujaj się tam. Ja wiem, że ty się umiesz bujać, nie oszukasz mnie teraz. Ja już widziałem, co ty potrafisz, mistrzu. Siup, 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 siup. Oj, to będzie ciężkie do przejścia teraz. Ja muszę tam dojść. A to jest chyba nie do zrobienia, dlatego że tu mamy te całe pustaki. I on się, wiecie, nie może rozbujać do końca. A jak się nie może rozbujać, to będzie tak dędał w miejscu, jak lamus jakiś ostatni. Ty zaprzeczasz prawom fizyki, mordo! Nieważne. Tak gra w sumie to robi. Co? Może muszę to rozwalić, ej, patrzcie. Przepraszam was za te krzyki, ale jest sobota urodziny kota, tak mówili w podstawówce. I jakby nie jestem sam w domu, ale to szczerze wam nie będzie przeszkadzało. Okej, czy ja mogę to podnieść i położyć na tym przycisku? Tak, to działa. To co to daje? A, tam jest coś otwierane, spoko. Ważne w każdym razie, że przejście nam się udało otworzyć. Ćmiechaj tam. I możemy teraz się bawić w tym miejscu, tylko tak, mamy tylko dźwignię jakoś platformę. Ciekawe, czy ta dźwignia będzie tak działała, że ją opuści. Czy coś się stanie? Dobra. Zaraz to wykminimy, ludzie, czekajcie. Czekajcie, a to się da zniszczyć? Tak, to jest ruchome, patrzcie. Jedna bela. I druga bela. I to padnie na dół. No i taki był tego wszystkiego cel. Jest teraz spoko. I teraz tak, tymi belkami spróbowałbym raczej zaklinować tą dźwignię. Bo to jest jakby nawet logiczne, chociaż ta logika z tą grą ma niewiele wspólnego. Czemu to się nie otwiera? Nieważne, złóżmy tu drugą belkę. Jest jakiś silny, mordo. Jakie sterdiany bierzesz, pochwal się. Ha! O, jestem mistrzem tej gry. Donaty proszę wysyłać na adres. Nie, na co by. Dobra. Chwyć mi to. Aha, to jest platforma, dobra. Okej. Czyli tak, tu trzeba całe to pudełko przewieźć, to z całą pewnością. Tylko... No już, spadłem, podkładane. Bo jak to otworzę, to się otwierają drzwi. Ale to bez sensu. To nie tak. Słuchajcie, spróbujmy sobie jeszcze pójść z tamtej strony. Co ty robisz, mordo? Nie, tu też nie. Okej, po prostu zróbmy tak, żebyśmy tam sobie przeszli i już będzie easy. Trochę to przestawimy w tą stronę, tak żebyśmy byli mniej więcej po środku i mogli tam doskoczyć. Dobra, i teraz siupaj. No, coś tam się złapał, ale ja wiem, że to nie wystarczy do tego, żeby tam wejść. No niestety.
Czekaj, gdzie upadniemy, w którym miejscu. No oczywiście, że na początku arenie musimy robić wszystko od nowa, nie? Ale tak, spróbujemy to rozbujać, bo jak to rozbujamy, to może być bardziej interesting. Okej. Okay. To jest taka huśtaweczka. Moment, ogarniemy to zaraz. Okej, okay, tak się da dojść. I teraz tak, to trzeba tam wsadzić chyba. Aha, ja tego nie podniosę do góry, czy podniosę? Podniosę to. Spróbujmy to tam przenieść na tą platformę. Ale mordo, miałem to dźwignąć do góry. Nie tak do góry, no! Jest od nowa. Dobra, to się jeszcze buja, więc róbmy to szybciej. To jest pomysł na poziom, słuchajcie. A wiecie, że jak jest pomysł, to już jest dobrze. A, bo ona się buja sama w sobie. Dobra, czyli ja nie muszę jej rozbujywać na początku, tylko mogę to zrobić samą albo pudełkiem, bo to jakby też zadziała. Spoko, dobrze wiedzieć. Pudło jest ciężkie, nie będę ukrywał, ale damy radę. Bujaj się, jeszcze jedno bujaj, jeszcze jedno bujnięcie, dawaj, dawaj, dawaj. I teraz. Okej, okay, no i jakby dalej jestem w tyłku. Bo muszę to teraz złapać do góry i przeskoczyć z tym jeszcze, a to będzie mega trudne. Dobra, jest w górze, niech się buja. Dlaczego to się dzieje? Dobra, słuchajcie, mam jeszcze inny na to pomysł. Wyku, nie, ty musisz tam wejść. Dziękuję ci bardzo. Teraz zrobimy coś takiego, że położymy tam pudełko i zobaczymy, co się będzie dało dalej z tym zrobić. W sensie, wiecie, przeskoczymy, przetransportujemy cały wagonik, a potem będziemy kminić, jak to pudełko stamtąd zdjąć. Bo jakby chyba z pudełkiem... Jestem za ciężki. Nie lubię w to grać. Okej, okay, słuchajcie. Tak jak mówiłem, że to trzeba zrobić, tak to było, trzeba zrobić. Najpierw to jakby wrzucić, tak jak zrobiliśmy wcześniej, na tą platformę. A potem sobie po prostu podjechać ją bliżej, żeby to pudełko dało radę zdjąć. Nie było to takie trudne, ale było czasochłonne, żeby, wiecie, skoordynować się, żeby razem z tym bujanym czymś podskakiwać i przenosić to pudło. Ale to nie było trudne, tak jak mówię, tylko po prostu zajęło mi tam 5 minut więcej. A szkoda, żebyście się męczyli, oglądali to, bo co, nie? Dobra, powiedzcie mi, kiedy będzie koniec poziomu? Bo nie powiem, to jest chyba najdłuższy poziom, jaki kiedykolwiek graliśmy. Teraz musimy wejść gdzieś tam, spoko, nie ma problemu, mordo. Wspinaj się, spin, byku. Przecież wiem, że to umiesz, robiłeś to w poprzednim poziomie. Ludzie też widzieli, widzieliście, nie? Teraz tak. Trochę Assassin's Creed, nie? Unity. Okej, okay, tylko on teraz... W ogóle nie chce mi tu wejść, świetnie. Akurat jak jest odcinek, wcześniej mi to wychodziło. Nie, żartuję, nie grałem w to wcześniej. Ale on zawsze tak jest, słuchajcie, że jak nagrywacie jakiś odcinek, to wszystko się chrzani, nie? Nagle, nie wiem, poznać ma raka, nie potrafi chodzić i jest głupia generalnie. A poza odcinku jesteście prosami w tej grze i jakby spoko, nie? IQ 200 zawsze, codziennie, ever. Dźwignijcie tam. Okej, to trzeba pewnie zdjąć. Co to, co? Co? Byku. Po tym już nie wejdziemy, tak? Okej, okay, powiem wam tak. Ta ściana wygląda na ścianę, którą dałoby się rozwalić. To jest taka dziwnie biała. Tak, wgniata się. Jest progres. Jest progres, wgniata się. Trzeba na dole złapać, patrzcie. Nie ziemię, debilu. Tu się chwyć. Nie tak. I jakby to... I jebu dup jeszcze raz. Śmiało, stary, zrobisz to. Just do it. No i elegancko. O Boże, co tam się teraz zrobiło? Jezus, to jest przeszkoda za przeszkodą. Jest jakaś masakra. Patrzcie, wagon mnie teraz zmiażdży. No popchnij, pociągnij, nie wiem, zrób coś z tym, halo. Ty wiesz, że to blokuje wagon, tylko jakby nic nie mogę wymyślić, żeby to się... Dobra, mam blokowany. No nie, nie zdążę, żeby mnie zgniotło. A jednak.
ty, to o to chodziło. Czyli ja prawie zepsułem poziom, bo jakby we mnie walnęło, to mi zniszczyło ścian. Spoko. Dobra, przelazł przez to. Jesteśmy już w tym miejscu, dobrze. Ej, to jest fajny poziom. Jakby od tego pudełka zrobiło się tak naprawdę fajnie i dynamicznie. I to mi się fajnie gra już. Nie wiem, jak się ogląda. Mam nadzieję, że też fajnie. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, jak wam się podoba seria. Chyba przez wszystkie trzy odcinki jeszcze was to nie prosiłem, nie? Więc jakby napiszcie, co sądzicie o Human Fall Flat. No, tak ogólnie, nie? Jako grze na odcinki, a nie takiej typowej, gdzie z fabuła i w ogóle dzieje się dużo rzeczy. Okej, okay, czyli to mam coś takiego, co się zamyka, jak to daję tu. I nic nie mogę zrobić. Super. Generalnie to ekstra. To w ogóle trzeba zepchnąć, wtedy ten pomost się podniesie do góry. Tylko tak. Jak się dostać na ten pomost? Bo za cholerę nie mam pojęcia. Skoczmy tam po prostu może, co? Dałem rady, nie może być. Mart, sekuj kisiel, będziemy świętować. Pchaj mi tą kulę tam. Jak Pudzianowski, on teraz, on kiedyś jak był tym stropenem całym, to też takie kule podnosi, tylko one ważyły tak po 50 kg, nie? A ta chyba waży 5. On i tak nie może jej podnieść. Turlaj się tam na bok, mordo. Już inaczej tego mechanizmu nie zrobię, więc musimy to tak zrobić. Na popych. A może tam w budynku będzie coś, co nam pozwoli to zrobić. Czekajcie. Tak, déjà vu otwarte. Chyba, jakie to było głuche puknięcie. Dobra, tu nic nie mamy, tylko tu jest jakby przejście do skrzynki. W sumie nic więcej. Musimy tą kulę chyba zepchnąć sami, tak czy tak. Może otoczyć trzeba, żeby ona się wturlała. Tak, patrzcie, spada. O to chodziło, elegancko. I sił do góry. No i ja to rozumiem. Tak miało właśnie być. Tak to chciałem rozegrać od samego początku, słuchajcie. Jestem zbyt inteligentny na tę grę i po prostu czasami trzeba się zastanowić, co robić w życiu. Skądś pieprzyć. Weź ten karton box, czy co to jest. Zauważyliście, że w grze, jeżeli jest jakiś obiekt, który jest jakby obiektem potrzebnym do wykonania jakiejś określonej akcji, to są w 90% drewniane pudła. Takie właśnie pudła. Czy widzieliście w swoim życiu kiedyś takie pudło zbite z desek? Oszlifowane i ładne. Nie, bo ich się nie używa, bo one są tylko w grach, czajcie? To jest przedmiot przeznaczony tylko i wyłącznie do gier. Nieważne, nie będę się narzekał, bo jest fajnie. Zapisywanie. Okej, okay, ale to jeszcze nie jest kolejny poziom, bo to myślę, że wiecie, że musimy spaść w dół, żeby był kolejny poziom mapka. Co nie znaczy, że jest nudno, bo ten poziom jest jednym z fajniejszych. Co tak stuka, nie ma pojęcia, bardzo was przepraszam. W każdym razie, co mi się... Aha, to mi się buja, ja muszę się tego złapać, ale przerąbane. Nie. To jest taki timing, teraz widzę. Dobra, ale doskoczył. Jest progresik. Tu się otwiera drzwi, a tu jest jakieś dziwne coś. Okej. O co chodzi z tą, co tu? Bo nie ukrywam, że nie mam zielonego pojęcia. To mi służyło tylko do tego, żeby przeskoczyć, no ale to jest bez sensu. To chyba nie tak działa. Spróbuję przeskoczyć tutaj. Tak, żeby wskoczyć tam. Może jak to pociągniemy w dół, to ta dźwignia autentycznie się... Ja wiem, że to umiesz, mordo. Ja wiem. Pokazywałeś mi, że umiesz. Dobra, nie umiesz. Zróbmy to jeszcze raz. Siup. Okej, tylko tak. Po co mi w takim razie jest to, skoro nie muszę tego pociągnąć, żeby tam przeskoczyć. Ej, pudło tu jest. Zobaczcie. Tylko ono się w ogóle nie przemieszcza, nie porusza. Ja wiem, ja muszę wskoczyć na ten kontener w każdym razie. Okej. Już chyba mniej więcej wiem, o co chodzi. Wchodzimy na schody. Jak wejdziemy na schody, to wchodzimy na platformę, która się buja. Potem na drążek, z drążka na pudełko. I dalej wskakujemy tam na tą drabinkę.
Jasne, żeś się złapał. Nie mogłeś gorzej tego zrobić, serio. Nie tam, idioto! Dobra, wróć. Wróć. Dobra, wskoczył. Bo już miałem robić cięcie w odcinku. Nieważne. To było zagięcie praw fizyki. Zdecydowanie. Co to był za Tarzan teraz? Tylko pytanie teraz jeszcze brzmi. Jak to tam cholerka przetransportować? Bo zdjąć to jeszcze było spoko, bo wiedziałem co zrobić. Ale jak to tam zanieść, to już jest inna bajka para kaloszy. Myślę, że możemy wykorzystać te szare bloki, bo one jakby... jeszcze nam tak naprawdę nie były potrzebne. No teraz to już na pewno nie będzie to, co miałem zrobić. A mamuś. Okej. Powiedzcie mi, co mam teraz zrobić. Jeśli że się rozbuję, to mi to i tak nic nie da. No dobra, spróbujmy. Teraz powinno być dobrze. Dobra, dziubło to, czyli to się da zrobić. Ale dalej nie wiem, co mam z tym, jakby, wiecie. Chyba, że zanieśmy to na platformę i jak ona się przestanie bujać, to wtedy w tym momencie dopiero... Tak, włożymy tam klocka, którego przetransportujemy. No to sens w sumie. Kolejna logiczna zagadka w logicznej grze. Ale nie bujaj mnie tak mną. Ona jest strasznie wysoko, chyba że muszę stanąć troszkę wyżej, żeby to tam włożyć. Okej, dobra. Nie spadnij mordo. Wiesz jak dużo zależy od tego, żeby to doleciało na miejsce. Okej, chyba wie. I ciup, i do góry, i śmyw, i porobione chyba. Bardzo złożony poziom i coś czuję, że teraz każdy kolejny będzie taki wymagający. Dlatego zaraz po skończeniu tej mapy robimy oczywiście koniec odcinka i kolejną mapkę będziemy obrabiać. Mnie to nerwuje. I kolejną mapkę będziemy obrabiać w kolejnym odcinku, bo jakby wiecie, już to trwa 25 minut. Oczywiście ja to wszystko przytnę i tak dalej, ale to też będzie długie, a miało takie nie być. Nieważne, po prostu idźmy dalej, bo coś czuję, że to jeszcze nie jest koniec. No oczywiście, że nie jest. Po co to ma być koniec? Jakby nie. Nie, kolega. To trzeba zniszczyć. Nie wiem jeszcze czym, ale użyjmy najpierw tego. To wygląda fajnie. Dobra, to są takie widlaki. Okej, to na dół. Połóżmy tą platformę na tym. Spróbujmy tam jakoś, nie wiem, wjechać może? No, podnieś to. Gdzie mi się. Nie, on chyba tego nie dźwignie. Zdecydowanie on tego nie dźwignie. Czekajcie, patrz, zemdlej. Nie, on musi w tego się uderzyć czymś mocniejszym. Hę. Tak, ej, to się da ruszyć, dobra, nieważne. No, spadło! Zbyt dobrze chyba, nie? Teraz zobaczymy. Co zrobiłem tą dźwignią? Czy coś się stało? W sumie tak, bo teraz... Patrzcie, jakbyśmy to wyciągnęli... Ciąg to Alnold... Chyba o to chodziło. Zejdź z tego, wyjdź w sensie. Tylko musimy to dopchnąć, bo jak ja stanę na jednej z krawędzi, to mnie to przeważy i spadnę na dół. A to by było bez sensu, bo już tak się długo męczymy z tym odcinkiem. Złap i siód do góry. No złap za ten dźwig. Złap. No, mordo. Dobra, chyba jest good. Tylko teraz tak. Jak ja już tam skoczę, to co mi to da? Nic, więc skoczmy tu. Dobra. Jump ładny. Dobrze. Ten też może... No ten nieładny, ale może być. Stary.
Dobrze, skoczył. Jest dobrze. Mam to tam. Co mam z tym zrobić? Generalnie to. A, tu jest wyjście, patrzcie, tu jest chyba koniec mapki już. Czyli ja się muszę tak ostro rozbujać. I wskoczyć tam. Okej. To się rusza, jest good. Bo to chyba ma się tak jakby, wiecie, otworzyć w momencie, w którym ja na tym zawisnę. Otóż to. Mam nadzieję, że to się otworzy, jakby na to skakał już. Więc to nic, nie zostaje nic innego jak spróbować, nie? Nie tak to ma wyglądać, wracaj tam. To jest koniec poziomu, to jest naprawdę trudna mapka, starałem się okropnie. A ty teraz mi tak robisz, tak? Super, dzięki stary, dzięki, naprawdę dzięki. Teraz tam nie doskoczysz, nie? Jesteś sierotą, która macha rękami jakiś dowy. Wszedł tam, dobrze. Chyba, że ja mam tam z dołu wskoczyć, zobaczcie. Tak, i rozbujać się i wyjść z mapy elo. Mam nadzieję, że mi się to okienko otworzy jak w nie rypnę, a wiecie, a nie na odwrót. Dobra, zaraz zobaczymy. Jeszcze tak z dwa razy. Będzie takie mocne rypnięcie w okno. Tak jest, zbita szyba! Elo! Cześć! Powiem wam, że mega trudna mapka. Ale oczywiście to jeszcze nie koniec, bo będą kolejne. Także ja was serdecznie zapraszam. Patrzcie, ja pierniczę. W to też będę grał godzinę chyba. Jakiś zamek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie jakoś tak regularnie, tak jak poprzednie zresztą, więc myślę, że się zorientujecie. A dzisiaj to już koniec. Dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Albo zimno. Cześć.